Masz Windowsa w wersji Home? A może przeszło ci przez myśl, żeby takiego zainstalować? No i co? Później będziesz tego żałować, prawda? Chyba, że to wcale nie robi różnicy. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, czy w ogóle warto dopłacać do wersji Professional, bo może w zupełności ci wystarczy po prostu wersja Home. Ja mam na imię Paweł i zapraszam do tego materiału. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Windows Pro w porównaniu do wersji Home oferuje wiele dodatkowych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na Twoje codzienne użytkowanie komputera. Przede wszystkim Windows Pro jest zaprojektowany z myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach i firmach. Oferuje dodatkowe funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo, produktywność i kontrolę. Jedną z największych zalet Windows Pro jest funkcja BitLocker, która umożliwia pełne szyfrowanie dysku. Dzięki temu Twoje urządzenie jest chronione przed nieautoryzowanym dostępem, co jest szczególnie ważne w przypadku zgubienia lub kradzieży komputera. I to nawet nieważne, że masz hasło w Windowsie, bo tak naprawdę wiele to nie zmienia. Wystarczy wykręcić kilka śrubek i już można wyjąć Twój dysk. Podłączając go do desktopa czy wkładając do innego laptopa, osoba postronna momentalnie uzyskuje dostęp do wszystkiego, co znajduje się na dysku. Bułka z masłem. Z tego powodu na żadnym firmowym komputerze, przynajmniej w liczącej się organizacji, nigdy nie odnajdziemy systemu Windows Home. Co prawda na rynku nie brakuje oprogramowania szyfrującego pokroju VeraCrypt, ale wymagają one już sporo więcej wiedzy, doświadczenia, a i funkcjonalność też nie zawsze jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Jeśli cenisz sobie prostotę, wygodę i bezpieczeństwo, to bez dwóch zdań lepiej pójść w BitLockera. Tylko, czy jeśli to niezbędne na domowym komputerze? No, statystycznie rzecz biorąc, raczej częściej gubione i kradzione są laptopy. Swoją drogą, ciekawe, ile osób na tym świecie zgubiło desktopa. Edycja Pro umożliwia też korzystanie z Remote Desktop, co pozwala na zdalne połączenie się z Twoim komputerem z dowolnego miejsca na świecie. Jest to nieocenione dla osób pracujących zdalnie lub często podróżujących, którzy potrzebują dostępu do swoich plików oraz aplikacji, to bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Tutaj alternatyw jest już wiele. Co prawda TeamViewer zrobił się ultra napastliwy, ale AnyDesk oferuje ciekawe funkcje, a Chrome Remote Desktop jest stosunkowo prosty i niemal niezawodny. Lecz co by nie było, to wbudowany w system pulpit zdalny zawsze będzie wygodniejszy. Funkcja Group Policy Management w Windows Pro pozwala na zaawansowane zarządzanie ustawieniami sieciowymi oraz systemowymi. Dzięki temu administrator sieci może wdrażać jednolite zasady bezpieczeństwa, aplikacji oraz innych ustawień w całej organizacji, co jest szczególnie przydatne w środowiskach biznesowych. W domu? No, niespecjalnie. Windows Pro oferuje również Hyper-V, czyli narzędzie do tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi. Dzięki temu możesz testować oprogramowanie, uruchamiać różne systemy operacyjne, a nawet izolować potencjalnie niebezpieczne aplikacje, minimalizując ryzyko dla głównego systemu. I choć VM-ki są niezbędnym narzędziem dla deweloperów, administratorów, entuzjastów bezpieczeństwa czy przedsiębiorstw, to standardowy użytkownik raczej nie będzie miał takiej potrzeby. No, chyba że chciałbyś spróbować swoich sił, aby przetestować którąś dystrybucję Linuxa. Wtedy możesz zainstalować nowy system operacyjny, ale nie na swoim komputerze, a dosłownie w okienku wewnątrz swojego Windowsa. Klikasz pełen ekran i masz praktycznie kompletnie inną maszynę wewnątrz swojej maszyny, stąd nazwa maszyna wirtualna. Jeśli naściągasz tam wirusów, narobisz bałaganu, nawet tak, że system będzie nie do odratowania, to w sumie i tak żaden problem. Napraw albo wywal i postaw nową maszynę. Zrobisz to przecież w kilka minut. Maszyna wirtualna to bardzo głębokie zagadnienie, lecz w tym materiale nie mam czasu, aby mu się głębiej przyjrzeć. Jeśli chcesz dedykowany materiał na ten temat, to oczywiście zostaw komentarz, lajka oraz subskrybuj kanał. Dopowiem tylko tyle, że choć Hyper-V jest już w edycji Professional i wyższych, to i tak musimy ręcznie włączyć wirtualizację w BIOSie oraz samą usługę Hyper-V w systemie. Alternatyw sieci również nie brakuje, ale wtedy mamy kilka dodatkowych kroków. Kolejną zaletą wersji Pro jest Windows Update for Business, który umożliwia większą kontrolę nad sposobem i czasem wdrażania aktualizacji. Możesz zarządzać wtedy aktualizacjami w sposób taki bardziej elastyczny, zapewniając, że nie zakłócą one codziennych operacji biznesowych.
Czy coś to zmienia dla domowego użytkownika? W zasadzie to niewiele. Nic więc dziwnego, że wersja Home pozbawiona jest tej funkcjonalności. Windows Information Protection jest kolejną zaawansowaną funkcją w systemie Windows Pro, która pomaga chronić dane firmy chociażby przed przypadkowym wyciekiem. Dzięki niej można zarządzać danymi, ustawiać zasady dostępu i śledzić cały przepływ informacji wewnątrz firmy. W domu z tego raczej też nie skorzystasz. Windows Pro jest wyposażony też w inne narzędzia, chociażby takie jak Assign Access, który pozwala na ograniczenie dostępu użytkownika, powiedzmy, tylko i wyłącznie do jednej aplikacji. Jest to idealne rozwiązanie dla kiosków czy punktów sprzedaży, wszędzie tam, gdzie potrzeba minimalizacji ryzyka nieautoryzowanego dostępu do systemu. Czy potrzebujesz czegoś takiego w domu? No, raczej nie. Chyba że któraś z pociech mocno zaszła Ci za skórę i dasz jej dostęp tylko i wyłącznie do, powiedzmy, jakiegoś programu edukacyjnego. Tak więc Windows Pro oferuje szeroki wachlarz funkcji i narzędzi, które znacznie przewyższają możliwości wersji Home. Dzięki temu Pro jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują większej kontroli, bezpieczeństwa i elastyczności. To jeszcze nie koniec tego materiału, ale już pozwolę sobie Ciebie zapytać. Znając teraz wszystkie różnice pomiędzy wersją Home a Pro, którą wersję wybierasz Ty? Czy uważasz te wszystkie funkcjonalności z Pro za korzystne, może nawet niezbędne? Czy w rzeczywistości są Ci one całkowicie obojętne? Proszę, wyjaśnij to w komentarzu poniżej. Jeśli masz wersję Home i mimo wszystko pragniesz przejść na Pro, to w zasadzie jest to bardzo proste. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wcale nie musisz przeinstalowywać całego systemu. Twoje aplikacje też nawet nie zostaną naruszone. Aby to zrobić, wciśnij przycisk Start i wpisz słowo Aktywacji, po czym otwórz te ustawienia. Kliknij przycisk przy zmianie klucza produktu i wpisz Nowy do wersji Windows Professional. Wciśnij Enter i jak widzisz, na moim komputerze otrzymałem piękny komunikat o odblokowaniu wszystkich funkcjonalności Windows Pro. Proste, prawda? Wow, moment, cofnijmy się odrobinę. Skąd wytrzasnąć klucz do nowej instalacji lub ulepszenia? W opisie i w przypiętym komentarzu znajdują się linki do sklepu GVG Mall, zarówno do Windows 10, jak i Windows 11. Wystarczy wejść na wskazany adres. Po kliknięciu przycisku Kup teraz, serwis poprosi nas o zalogowanie się do konta. Jeśli takiego jeszcze nie mamy, to wystarczy kliknąć napis Zapisz się teraz. W następnym kroku zostaniemy przeprowadzeni do strony potwierdzenia. W okienku kodu promocyjnego wpisz TMHD, który może obniżyć cenę nawet o 30%. Klucz dla edycji profesjonalnej Windowsa tani nie jest, ale z tym kodem na pewno dużo łatwiej jest przełknąć ten wydatek. W takim razie klikamy przycisk przesłania zamówienia i wystarczy już tylko dokonać płatności. Gdy płatność przejdzie pomyślnie, zobaczymy takie okno potwierdzenia i po kilku sekundach przejdziemy do panelu ze swoimi zamówieniami. Klikam więc w przycisk z napisem Sprawdź klucze. Gratulacje! Masz już wszystko, co potrzeba do ulepszenia systemu Windows z wersji Home na wersję Pro. Wystarczy cały ten kod teraz skopiować i wkleić w okienko aktywacji. W takim razie, czy i Tobie udało się przejść na wersję Pro? Zadowolony jesteś z procesu? Jeśli tak, to bardzo proszę o komentarz i łapkę pod tym filmem.